sobie doświadczenie i wiedzę w tym, jak zarządzać miastem, bo gwarantuje rzetelność, uczciwość i optymalne wykorzystanie możliwości, które stwarza miasto, jego otoczenie. Co jest Pana największą zaletą? Umiejętność rozmawiania z ludźmi, umiejętność porozumiewania się. Największa wada. Myślę, że tak jak dzisiaj na to patrzę, to czasem nadmierne zaufanie i wiara w to, że ludzie względem siebie powinni być lojalni, powinni względem siebie być uczciwi, rzetelni. Czy to jest wada, też można dyskutować. Pania władzy przez Henryka Sławinę ma wiele cech ustroju autokratycznego, niedopuszczającego dyskusji, niedopuszczającego do krytycznej wymiany poglądów. Wszystko wie najlepiej, nikim nie musi na żaden temat dyskutować. Przez te 12 lat prezydentury pana Henryka Słoniny nie doczekaliśmy się w Elblągu żadnej inwestycji przynoszącej nowe stanowiska pracy. Żadnej poważnej. Padło kilka zakładów. Ja już nie będę. Ilość stanowisk pracy w Elblągu zmalała w ciągu ostatnich 10 lat i to dosyć znacznie. Ja ubolewam nad tym, że nasz prezydent nie jeździ samochodem po mieście, nie jest kierowcą. Prawdę mówiąc, nie chodzi również po mieście chyba jednak, bo tak. Godzina szczytu miasta jest nieprzejezdna, to po pierwsze, bo brakuje parkingu w środku miasta. Ja boję się, że rozwiązania związane z nowym przebiegiem linii tramwajowych utrudnią, no, przede wszystkim samochodom, a nie ułatwią komunikacji miejskiej. Można to bezpieczeństwo gwarantować nie tylko tym, że buduje się coraz gęściej skrzyżowania ze światłami, że wprowadza się wysepki i azyle dla pieszych, że spowalnia się ruch. Światła mamy co 100 metrów, albo nawet jeszcze gęściej. Elbląg ma historię, która jest historią, z której my możemy być dumni bardziej niż gdańszczanie, bo to i elblążanie byli zawsze przyjaźni dla otoczenia. Chodziłem często na spotkania z młodzieżą, zawsze na koniec zadawałem dwa pytania. Pierwsze, czy idziecie na studia, więc wszyscy chcieliście na studia, co oczywiście było zrozumiałe i godne pochwały. Ale potem zadawałem drugie pytanie, a kto z Was po studiach wróci do Elbląga, żeby tutaj założyć rodzinę, tu mieszkać, tu pracować? 95% co najmniej zawsze głosował, że wróci. Gdy dzisiaj chodzę na spotkania w szkołach średnich miasta Elbląga, na studiach są i wszyscy, ale do Elbląga wróci chce dwóch, trzech z całej klasy, mniej więcej. Po prostu ci ludzie stracili wiarę w to, że Elbląg może być dla nich szansą i nadzieją na dobrą i lepszą przyszłość, że wszędzie wokół może być ciekawiej i lepiej. Tę tendencję trzeba zmienić, ale prezydent miasta jest osobą, która ma obowiązków więcej niż praw. I dobrze by było, żeby wszyscy kandydaci na prezydentów, nie tylko w tych wyborach, zawsze o tym pamiętali. Jestem bardzo ostrożny, jeżeli obiecywanie. Ja przyznam się, iż wolę mieć pewność, że każda z obietnic jest realna, jest do wykonania. Ale wiem też, że jest bardzo wielu takich, którzy bez względu na różnice polityczne i w poglądach, i w światopoglądzie też są w stanie współpracować. Nie miałem dogadania w sprawie przynależności Elbląga. Byłem posłem opozycji, rządziła wówczas Akcja Wyborcza Solidarność Unia Wolności. I te dwa środowiska polityczne podjęły decyzję o takim innym podziału administracyjnego państwa. Mnie nikt nie pytał, ja natomiast jedno mówiłem, że no trudno, jeżeli już jesteśmy w tym warmińsko-mazurskim, jak żeśmy to pogardliwie nazywali w województwie szuwarowo-magiennym, no to trzeba to wykorzystać jak najlepiej. Wolno się obrażać na marszałka województwa, trzeba zdobywać pieniądze na orliki, bo są, trzeba zdobywać pieniądze na schetynówki, bo są. To nie ma miejsca na sentymenty, jakieś fochy i boczenie się. Byłaby po drodze. Gdyby na przykład powstało wielkie centrum handlowe na Wyspie Spiszów, również replika Truso, to byłoby coś, co dałoby szansę również Starówce na ożywienie działalności. Starówka nie może być sypialnią. Nie może być tak, że za to, że na pewien czas jest raptem pozbawiany łączności z miastem i to za to, że trzeba jechać przez Władysławowo albo Gronowo Górne. Pamiętam, żeśmy przewidywali konieczność wybudowania wiaduktu. Oczywiście raczej w ulicy Malborskiej niż Lotniczej, bo tam nie ma takiej możliwości. Za to, że potrzebuje paru różnych innych rozwiązań. Brakuje inwestycji takich, które no, w jakiś sposób również mieszkańcom ułatwią życie. To, co dzisiaj na Zatorze funkcjonuje, jest, powiedziałbym, mało miejskie, a mieszkańcy Zatorza czują się tak trochę zapomnieni przez władze miasta.
To trzeba zmienić niewątpliwie.